mamy dwudniową konferencję poświęconą odkryciom archeologicznym w Osłoninie. Nakładają się na to rocznice bardzo takie znaczące. Mamy 130-lecie odkryć osady z epoki kamienia w Żucewie. Mamy 40-lecie wznowienia badań i 30-lecie od pierwszej konferencji w 1994 roku, która poświęcona była w całości odkryciom archeologicznym w Żucewie. Ta konferencja krajobrazy bałtyckie w 130-lecie odkrycia osady Łowców Fok dla gminy Puck jest wydarzeniem wyjątkowym. Nawet użyłem słowa epokowym, ponieważ ona potwierdza konieczność zadbania o te ostatnie skrawki wybrzeża. Dzisiaj gościmy znakomitych naukowców, profesorów z wielu dziedzin dotyczących wykopalisk, szacowania wieków, tego wszystkiego, co jest związane. I jesteśmy dzisiaj, w drugim dniu konferencji, w Żucewie, w osadzie Łowców Fo. Miejscu urokliwym, niesamowitym i dzięki temu, że Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu parku kulturowego, zachowaliśmy tożsamość tego miejsca. Myślę, że ta konferencja wnosi swoim dorobkiem etapowe potwierdzenia tych badań, które się tutaj przez wiele lat dokonywały. I właściwie ten proces trwa nadal. Światowej sławy naukowcy, którzy zebrali się na tej konferencji, potwierdzają to zainteresowanie świata naukowego tymi odkryciami, które dla nas, dla gminy Puck, są rzeczywiście wyzwaniem dziejowym. A Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki ma w tym udział poprzez zarządzanie parkiem kulturowym osada Łowców Fok w gminie Puck. Przebiega szlak rowerowy przez osadę Łowców Fok i w ubiegłym roku szacujemy, że było to prawie 100 tysięcy ludzi, którzy tu przejechali i zwrócili uwagę na coś, co pewnie nigdy by nie zwrócili uwagę, że jest takie miejsce, gdzie są prowadzone badania archeologiczne, tak ważne i znaczące w kulturowym związku z naszym pochodzeniem i z naszą genealogią. I tutaj wielkie podziękowania dla pani Danuty Król, nazywam naszej królowej archeologii, która przez 28 lat bada te tereny i jest tym duchem dobrym do tego wszystkiego, co się dzieje w osadzie Łowców.